Halo, halo. No i witam wszystkich miłośników zielonej granicy. No, ten zamiast siedzieć w sobotę w domu albo iść do parku, to znowu po krzakach łazi. Witam wszystkich z kolejnego miejsca. Nigdy tu nie byłem. Słuchajcie, nigdy tu nie byłem. Pierwszy raz odwiedzam tutaj tą okolicę. Jesteśmy nad Bugiem w okolicach miejscowości Gnojno. Tutaj takie sobie wiaty dla rowerzystów, cała tu infrastruktura. Okolice miejscowości Gnojno, a w ogóle to tutaj jest przeprawa promowa przez rzekę Bug. No niestety nieczynna od jakiegoś czasu, tam z powodu prawdopodobnie jakiegoś niskiego stanu Bugu czy coś, no nie wiem, generalnie. Aha, jeden z widzów się śmiał, że mój znak firmowy to też, gdzie zostawiłem samochód. Tak, tutaj na parkingu zostawiłem samochód. Zobaczcie, tutaj można jakieś kiełbaski, nie kiełbaski, sobie usiąść, tu przeprawa promowa. Na drugim stronie Bugu widać już miejscowość Niemirów. Niemirów jest w województwie podlaskim, my jesteśmy w województwie lubelskim, a w ogóle za nami, jakieś parę kilometrów stąd, jest województwo mazowieckie, także niemalże trójstyk trzech granic, województw oczywiście. Zobaczcie, tutaj była ta przeprawa. No, gdyby ten prom tutaj pływał sobie, to by bardzo mi skróciło moją wycieczkę i odwiedzenie kolejnych miejsc, które dzisiaj mam w planie, no ale nic. Trudno. Słuchajcie, chcę Wam pokazać miejsce, gdzie rzeka Bug przestaje być graniczna, tak dokładnie to miejsce, gdzie przestaje być graniczna. Właśnie się tam udaje. Tą drogą prawdopodobnie dojdziemy do pierwszego słupka granicznego polskiego. No i cóż, idziemy. Trochę sobie pogadam, bo się najechałem. Znaczy, aż tak dużo się nie najechałem, dlatego że powiem Wam, że to jest miejsce najbliżej położone Warszawy w ogóle w całej historii moich wypraw. Tu z domu to miałem 160 km, to jest bliżej nawet niż do Terespola. Także bardzo bliziutko. O, tam już widać cmentarz w Niemirowie. Do Niemirowa się nie wybiorę, bo nie będzie widać prawdopodobnie zapory. Właśnie, bo przez ten zagajnik, który tam widzicie, trzeba przejść, żeby zobaczyć zaporę. Tam już pewnie gdzieś jest znak w tym zagajniku. Także już tam nie pójdziemy. Może kawałek zapory będzie widać tutaj z tej strony Bugu. No dobra, to idziemy. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, dziękuję Wam za wszystkie łapki, za komentarze. Tradycyjnie witam nowych widzów, którzy sukcesywnie dołączają do kanału. Także zapraszam i zwiedzamy. Cisza nad Bugiem, powiem Wam, panuje. Aha, jakie plany na dzisiejszy dzień? To jest miejsce numer jeden. Miejsce numer jeden, które odwiedzam dzisiaj. Miejsce numer dwa to będzie już podlegające Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Kolejne miejsca. Dzwoniłem w ogóle do placówki w Mielniku dzisiaj. Wszystko zgłoszone oczywiście. Dyżurny powiedział, że znak zakazu wejścia do strefy jest tuż koło cerkwi. No więc tą cerkiew Wam pokażę. To jest jedna z, chyba moja ulubiona cerkiew na Podlasiu. Bardzo ładnie położona. No bo blisko granicy. No dobra, to sobie pogadałem. To widzimy się na miejscu. Takie tu klimaty nadburzańskie, Bóg sobie leniwie płynie. Tutaj oba brzegi już należą do Polski, także Bóg może sobie odpocząć już od bycia granicznym tutaj i sobie dalej płynąć spokojnie. No dobra, to wracamy już na miejscu, odezwę się przy polskim słupku, jeśli do niego dojdę, oczywiście, jeśli się uda. No dobra, po chwili marszu doszedłem do celu. Powiem Wam, że tu w tą okolicę spokojnie samochodem można dojechać, ale szedłem tam z 5 minut, także nie ma co się napinać. Zobaczcie. Nasz słupek. Tutaj granica się zaczyna. Albo kończy, jak kto woli. O, zobaczcie, jaka perspektywa. Zaraz tutaj zmienię ustawienie, żeby przyzumować, żebyście mogli sobie zobaczyć. Czy tam dojdziemy po tych krzakach? Nie, już tam nie będę szedł, bo to nie wiem, co tam. Nie będę się może przedzierał, bo to już wysokie te krzaki. Dobra, zaraz wracamy. Spróbuję Wam przyzumować, pokazać tutaj tą przesiekę. No dobra. Oj, trochę źle stanąłem, bo tu nie widać, pod jakim kątem jest zapora, jak jest nachylona. Spada skarpa i spada zapora. Tam już słupek białoruski dobrze widoczny. No to widać w ogóle podział granicy. Tutaj słupy prawdopodobnie tej detekcji, teledetekcji ustawione. Także
No, nic się nie dzieje w takim sensie, że no, nie widać tych kamer jeszcze ani takich rzeczy. Natomiast tam Straż Graniczna się chwaliła, że już te urządzenia sterujące, te 11 kontenerów, które będzie sterować zaporą elektroniczną, już są ustawiane na granicy. No a tutaj granica sobie skręca z rzeki Bug na ląd. Także o, komary. O, w połowie października komary. Co się dzieje? Takie klimaty nadburzańskie. Dobra, jeszcze spróbuję się przebić gdzieś z boku, żeby pokazać wam, jak nachylona jest ta zapora. Jak bardzo jest nachylona. No, fajne miejsce. A tutaj o, spróbuję nie machać. O, jest polski słupek. O, ciekawe oznaczenie. Powiem wam, że nie wiem, o co chodzi. Ale słupek ma oznaczenie 224K. Prawdopodobnie został tak oznaczony, gdyż tu wyznacza miejsce, gdzie granica zmienia swój przebieg. Może dlatego jest tak oznaczony dodatkową literą. No a jeszcze powiem wam, o tu ile zasieków rozłożonych tu jest na brzegu, na tej skarpie. Powiem wam, że placówka w Mielniku, która się opiekuje tamtą częścią granicy, no notuje bardzo wiele przekroczeń. Także tu spokojnie nie jest, na tym odcinku tutaj placówki w Mielniku nie jest spokojnie. No dobra, to jedziemy w kolejne miejsce. To taka ciekawostka. Nawiązanie do filmu oczywiście z granicy polsko-ukraińskiej, gdzie granica zaczyna się na Bugu, gdzie Bug w ogóle wpływa do Polski. No a tutaj kończy swój bieg jako rzeka graniczna. Fajne miejsce. No ale tam już się nie będę przebijał, bo tam już są tak wysokie krzaki, że może być ciężko. No dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym miejscu. Te kolejne miejsca to już raczej w kolejnym filmie wam pokażę. Trzymajcie się, dzięki. No dobra, to jeszcze na koniec wam pokażę. Musiałem odejść od tego miejsca, żeby pokazać wam. Zobaczcie, jak jest nachylona zapora. No, tak jakieś około dwóch przęseł zabrakło, żeby dociągnąć ją do samego koryta rzeki. Więc, no, można powiedzieć, że nie na całej długości granicy lądowej jest zapora. Zabrakło dwóch przęseł. No dobra, to chyba tyle. O, tam stoi tablica zakaz przebywania, także tam się zaczyna strefa 200-metrowa. No, ale wolałem podejść z tej strony, żeby wam pokazać trochę więcej. Widzieliśmy słupki i tak dalej, białoruski. No i to jeszcze tylko dopowiem dwie rzeczy na koniec, że to jest tutaj ta część Białorusi, to jest najbardziej na zachód wysunięty przyczółek państwa białoruskiego. No a w ogóle to niektórzy z widzów znają tą okolicę pewnie z turystycznych różnych ciekawostek. Pewnie spytacie, czy będę przeprawiał się promem przez Bug do Mielnika. No jeżeli prom będzie pływał, a prawdopodobnie ten prom akurat pływa, no to się przeprawię, bo to mi bardzo skróci drogę do następnych miejsc. No dobra, to dziękuję wam za uwagę. To tyle z tego miejsca. Fajnie, nadburzańskie klimaty z zaporą w tle. Dziękuję i do zobaczenia w nas w kolejnym miejscu. No to jeszcze informacyjnie odnośnie promu. Prom z Zaburza do Mielnika, czyli tam, zobaczcie, pływa. No to przepłyniemy. Dobija do drugiego brzegu, także myślę, że za paręnaście minut powinniśmy być na drugiej stronie. Czyli tu prom sobie pływa. No, jestem pierwszy na wjazd, także w razie czego to uda mi się za pierwszym razem wskoczyć na przeprawę. Bardzo poważna przeprawa przez Bug. Trzymajcie się.